I ostatnie pytanie, które mamy w tej naszej części. Akurat wszystkie te tutaj obecne komitety wyborcze nie zgłosiły kandydatów do Senatu. Czy w związku z tym popierają Państwo któregoś z obecnych kandydatów na senatora w naszym okręgu numer 37? Ja mogę krótko powiedzieć, że do nas żaden kandydat nie wystąpił o poparcie nowej prawicy, więc widocznie nowa prawica ma program, który mu przeszkadza. No właśnie, nomen omen, do nas również nikt nie zwrócił się o takie poparcie, ale siłą faktu jesteśmy w okręgu 37, ale nasz okręg poselski obejmuje również okręg 36 i Państwo również dotykacie tego obszaru. W okręgu 36 Prawica Rzeczypospolitej popiera panią dr Annę Wilk z Limanowej, która jest lekarzem, działa w stacji dializ, osoba, która jest założycielem i członkiem Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich, osoba ze wszech miar, godna zaufania, a na tamtym terenie panowie dwóch z PiS-u, jeden z Platformy i pani nasza wprawdzie poprzez zawirowania prawne związane z pracą Państwowej Komisji Wyborczej i rejestracją naszych komitetów, tak naszych komitetów, jak i komitetów pana Korwina, musieliśmy dokonać pewnych ekwilibrystycznych czynności, żeby zarejestrować kandydata w tamtym regionie. Tyle. Jeśli taka postawa będzie ze strony tutaj kandydatów, jak nie ma pana Stanisława Koguta lub pana Grzegorza Dobosza, zastanowimy się nad tym, jest jeszcze tydzień czasu. Sądzę, że będzie możliwość wyartykułowania takiego. Znajdzie się agora do tego, żeby to powiedzieć, okej? PJN tutaj w okręgu 37 nie opowiedział się za żadnym kandydatem, natomiast w tej części właśnie drugiej, bardziej podhalańskiej, Limanowa, Nowy Tarczański, popieramy pana Jana Hamerskiego, który oficjalnie startuje z list PiS-u. Jest honorowym kandydatem Związku Podhalan, honorowym prezesem Związku Podhalan. Pan Hamerski, z PiS-u jest pan Skorupa. Właśnie tam jest tak dziwnie, że oficjalnie jest pan Hamerski kandydatem PiS-u, natomiast pan Skorupa chyba jest trochę takim samozwańczym kandydatem. Tam jakoś tak się dziwnie stało, że jedno ciało statutowe się opowiedziało za tym, żeby pan Skorupa, senator obecny, startował z ramienia PiS-u, a drugie ciało statutowe nie, nawet tam sprawy jakieś sądowe, ale nie wnikajmy może w to. My, Polska jest najważniejsza, popieramy Jana Hamerskiego. Ruch Poparcia Palikota nie wystawił żadnego kandydata do Senatu, jak również oficjalnie jeszcze nie popiera nikogo, więc ja nie mam jeszcze mandatu do tego, żeby popierać jakiegokolwiek kandydata. A jeszcze, to znaczy są jakieś rozmowy w tej sprawie? Nie zaprzeczę, nie potwierdzę. Nie mogę nikogo jeszcze, nikogo nie mogę wskazać, natomiast mam prywatny typ, który skreślę w wyborach do Senatu, ale wolałbym na forum publicznym nie wskazywać tego kandydata, którego ja osobiście jako wyborca będę skreślał 9 października. Ja w poprzednich wyborach poparłem Platformę Obywatelską ze względu na to, że obiecała mi likwidację Senatu. Potwierdzenie, że jest potrzebny poprawiać czyjeś pracy, do mnie nie dociera. Ja jako rzemieślnik, jako pracodawca, takiego pracownika bym zaraz zwolnił, dla którego ja muszę zatrudniać poprawiacza. Dziękuję. Dziękujemy, zamykamy tą część. Czy panowie chcą sobie zadawać pytania? Mamy teraz tą formułę, która to umożliwia. Czy są pytania do kontrkandydatów? Zadam pytanie w zasadzie chyba tylko jedno, bo nurtuje mnie bardzo postawa państwa
partią, która pana szanownego wystawia, jest Polska Partia Pracy. Chciałbym się dowiedzieć, jak ta partia, jakim jest ogląd tej partii na sytuację w Polsce dosyć nienormalną, że u nas około, to też dotyczy troszkę związków zawodowych, około chyba 300 zawodów jest zablokowanych dla wąskich grup. Mamy na myśli zawody, które podlegają licencjonowaniu, podlegają jakimś tam certyfikacji i tak dalej. Natomiast nawet w tej konserwatywnej Unii Europejskiej jest to bodajże 80 zawodów tylko, albo aż. Tutaj wydaje mi się, że trzeba byłoby coś zrobić, żeby to się zmieniło. Proszę o odpowiedź. No ja to całkowicie popieram, gdyż znam to właśnie zagadnienie z, można powiedzieć, własnego podwórka, z sytuacji rodzinnej, bo akurat aplikację kończy moja córka. I wiem, jak jest ciężko dostać się, nie jest trudno egzamin zdać, ale zdać egzamin na aplikację, ale zdać końcowy egzamin, znaleźć jeszcze opiekuna do tego, to są to grupa, wąska grupa, która nie dopuszcza, zwłaszcza młodych. Ja znam sytuację, że zwłaszcza w prawie, gdzie starsze osoby, które ledwo siedzą za stołem, orzekają i nie za bardzo wiedzą, co orzekają. I następne instancji są to obalane. Więc ja najbardziej, ja osobiście popieram właśnie jak najmniejsze wtrącanie się państwa do ludzi pracy. Pan Paciej chyba tak chciał zgłosić jeszcze jakiś? To znaczy ja niekoniecznie chciałem zadać pytanie, ale tak zauważyłem, że moje wypowiedzi były w miarę takie krótsze trochę i nie wyczerpywały czasu, więc kontynuuję, bo wydaje mi się, że no, jednego ważnego wątku nie dotknęliśmy, ale który jest znowu jakby przynajmniej dla naszej formacji jakby samo przez się narzuca, że nosi znamiona kontynuacji tego, co było, a mianowicie sprawa Unii Europejskiej i tak zwanych tutaj dotacji z Unii Europejskiej, więc proszę Państwa, naprawdę zachęcam wszystkich do wybicia sobie z głowy, że ktoś coś komuś daje za darmo, proszę Państwa. Ale podobieństwo główne tkwi w tym, że w okresie PRL-u tym, kto nam dawał, była Rosja. Tak samo mówiono, że dostajemy, stamtąd wszystko dostajemy, nową hutę, jedną, drugą, trzecią i tak dalej. Wszystko kraje ówczesne obozu socjalistycznego dostawały z Moskwy. Teraz ta Moskwa została przeniesiona do Brukseli. Wiadomo, jak tam to się skończyło, wiadomo, ku czemu to zaczyna wszystko zmierzać. Ja chciałem tylko przypomnieć taki piękny też dowcip z tamtych czasów, że myśmy dawali Związkowi Radzieckiemu zboże, wysyłaliśmy, a Związek Radziecki w zamian za to brał po prostu od nas węgiel i innego typu produkty. Więc tak naprawdę, proszę Państwa, każda złotówka, jaką my dostajemy z Unii, jest tak czy tak wzięta na różny sposób. Nieraz wprost od nas, z naszych kieszeni, za pomocą systemu podatkowego, który nazywamy systemem grabieżczym, bo jeżeli konfiskuje się w takiej skali owoce pracy ludzi, to można nazwać grabieżą, bo grabież oznacza po prostu przemoc. Ja się nie zgadzam, ale co ja mogę na to powiedzieć? Mogę być wsadzony do więzienia, jeżeli bym w jakiś inny sposób tutaj próbował zaprotestować. Więc ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na olbrzymie koszty, jakie w tej chwili ponosimy, że nie możemy żyć samodzielnym życiem jako własne państwo gospodarcze. Nie możemy właśnie generować się od wewnątrz, od regionów, od własnej przedsiębiorczości przez to, że mamy narzucone schematy, przepisy postępowania, które no już sięgają praktycznie aberracji. Kończąc, chciałem jeszcze powiedzieć, że nowa prawica ma od 20 lat, to znaczy nowa, przejęliśmy, bo osobiście się zwróciłem do pana Michalkiewicza, który 20 lat temu zaproponował projekt nowej konstytucji polskiej. On na razie jest odłożony ad acta. Natomiast chciałem powiedzieć, że konstytucja, którą my obecnie mamy, uchwalona w 1997 roku,
ta konstytucja przez ówczesnych twórców tej konstytucji, ja miałem osobiście możliwość z pojedynczymi osobami, które tutaj nad tą konstytucją pracowały, która nas obowiązuje, rozmawiać, została mi przedstawiona jako kontynuacja konstytucji PRL-owskich właśnie ze względu na artykuł między innymi, że Polska Rzeczpospolita, Rzeczpospolita Polska urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej. Więc to jest ta kontynuacja i ona jest naprawdę kontynuacją socjalizmu. My mówimy, że wystarczy zwykła sprawiedliwość. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze pan Hajda? Jeżeli można jeszcze właśnie taką refleksję. Ale prosiłabym bardzo krótko, bo to jest formuła, tak, której nie uzgodniliśmy tu, i każdy by chciał mieć jeszcze możliwość wypowiedzenia. Częściowo się zgadzam z moim przedmówcą odnośnie właśnie tych pieniędzy unijnych. No, wydaje się zupełnie nienormalne, że Platforma Obywatelska w swojej agitacji przedwyborczej właściwie głównie nacisk kładzie na te 300 miliardów złotych, jakie mamy pozyskać z Unii Europejskiej, a przecież to powinien być pieniądz uzupełniający. Podstawa to powinna być to, co wypracujemy u siebie. Jeżeli, no nie daj Boże, stanie się coś złego i tych 300 miliardów nie będzie, to co wtedy? Co z tymi ludźmi? Na przykład w Urzędzie Pracy w Krakowie pracuje 200 ludzi, którzy się zajmują tymi projektami miękkimi. Co ci ludzie będą później robić? Poza tym pieniądz taki, którym nam się wydaje, że on jest nam darowany, jest bardzo nieefektywnie też wydawany. I jeszcze tylko pytanie, jeżeli mogę, bo chodziło o pytania właśnie do moich tutaj sąsiadów z lewej strony, ale prawica, prawda, akurat tak się tutaj... Co byśmy musieli zrobić, żeby powiedzmy już do wyborów samorządowych za 3 lata jakoś prawica się połączyła, czy będziemy w stanie jakoś naciskać na naszych liderów, żeby ci różni podpowiadacze tam, bo to często mniej zależy od liderów, a więcej od różnego rodzaju tam podpowiadaczy, których mają góry, żeby jednak no, wystartować jakoś wspólnie do przyszłych wyborów samorządowych. 3 lata, ale te 3 lata szybko zlecą, sam nie wiem. Bardzo miły głos i optymistyczny, co trzeba zrobić. Pierwsze to namawiać tych, którzy głosują, żeby swój głos oddali żeby ci, którzy na przykład są w tej chwili w parlamencie, nie uznali, że głos oddany na nich jest upoważnieniem do dalszych awantur. Bo tych awantur Polsce i nam nie jest potrzeba. A wybory samorządowe, sądzę, że pan Andrzej był łaskaw powiedzieć, że 3 miesiące temu próbowaliśmy o sprawach wspólnych list rozmawiać. Będziemy rozmawiali dalej, sądzę, że nie poróżnimy się. Jeśli tylko okoliczności, które zdarzą się 9 października wskażą na to, że mamy o czym dalej rozmawiać jak najbardziej. To znaczy ja tutaj jak najbardziej jestem za współpracą, natomiast Nowa Prawica by chciała jednak przede wszystkim także i na tym polu dokonać po prostu zasadniczych zmian. Chciałem zwrócić uwagę, że jesteśmy przede wszystkim przeciwko powiatom, według nas po prostu naprawdę jest to zbyteczna i przeciążająca kolejna struktura biurokratyczna. Jesteśmy także w związku z naszym ogólnym programem za ograniczeniem także działalności gminy do niezbędnego zakresu. No w ogóle jest to problem ustrojowy. Chciałem zwrócić uwagę, że każda ustawa pytanie w Polsce... Było współpracy. Ale ja chciałem tylko zwrócić uwagę, żeby te pola może w tym momencie zarysować. Czy o rządzie, rząd, gmina, sejmik, województwo, powiat, to wszystko są państwa w państwie. One zajmują się wszystkim. My musimy najpierw uporządkować państwo, a na współpracę tutaj potem także w gminie znajdzie się miejsce. Chciałem zwrócić uwagę, że właśnie te wszystkie samorządy, że tak powiem, są finansowane na tej samej zasadzie, jak właśnie te sprawa tutaj środków do regionów. One są, ich budżet to jest w większości, to jest dotacja, to są subwencje, to są jakieś dopłaty,
które wracają z Warszawy, a najpierw wychodzą w dużo większej ilości niż wracają, więc to są po prostu absurdy, nad którymi my się nie zastanawiamy. Musimy wreszcie ten problem według mnie przełamać, naprawdę zrozumieć, że my mamy tu owoce pracy u siebie, które oddajemy, wraca 1/3 tych owoców i my się zastanawiamy, dlaczego mamy bezrobocie, dlaczego jest tak, dlaczego jest tak. To, jak zostanie tutaj, my uważamy, że ludzie lepiej wiedzą, skoro oni to wypracowali, to lepiej wiedzą też, jak zagospodarować owoce własnej pracy. Dziękuję i też liczę na współpracę przy okazji następnych wyborów. Dziękujemy za udział w debacie. Jak widzimy, pomogliśmy w zawiązaniu jakiejś koalicji przyszłej. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że debatę naszą rejestrowała telewizja kabelowa INSAT.